Gminę Morąg co roku odwiedzają dziesiątki tysięcy turystów z Polski i zagranicy. Większość z nich wybiera malownicze okolice jeziora Narie, głównie miejscowości Kretowiny i Bogaczewo. Dlatego tak ważna jest dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna w tych właśnie miejscach. Projekt zakładał wybudowanie mola rekreacyjnego w miejscowości Kretowiny z przebudową plaży na Półwyspie Kretowiny. No, cel był taki, żeby poprawić infrastrukturę turystyczną, żeby móc świadczyć lepszą, szerszą ofertę turystom i mieszkańcom naszej gminy. Z tego, co już zdążyliśmy zaobserwować, molo cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców gminy Morąg. Jestem mieszkanką Moronga w sumie od urodzenia. Kretowiny leżą bardzo blisko, więc często tam od dziecka z rodzicami jeździliśmy nad jezioro, nawet na domek na kilka dni odpocząć. Molo było fajne. Tylko było małe, zaczęło się sypać i bardzo fajnie, że zostało odrestaurowane, że znalazły się na to pieniążki. Jest teraz wspaniałe, większe. Dzięki temu przyciąga więcej ludzi. Uważam, iż cała ta inwestycja i infrastruktura Kretowin była bardzo dobrym pomysłem, ponieważ bardzo, bardzo podoba się turystom przyjeżdżającym do Kretowin. Oczywiście, że warto ubiegać się, aplikować, zabiegać o środki pomocowe Unii Europejskiej, bo jest to ogromne wsparcie przy działaniach inwestycyjnych, rozwojowych każdej gminy.